Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Felicjan. No i kolejny odcinek z serii Dark Clouda. Mamy w tej chwili dosk, czyli brzask, także jest dosyć wcześnie. Ja to sobie kilka śmieci w sumie pozbierałem, jakby nie patrzeć. Weźmy sobie tutaj zioło. Kilka śmieci. Ewentualnie możemy tutaj coś sprzedać jeszcze zanim zaczniemy. Mogłem to zrobić przed odcinkiem, ale kij z tym. Idziemy w ekonomię. Bo jednak te jabłka i te śmieci jakoś tak nie używam, także możemy je sobie spokojnie sprzedać. A blokują nam tylko kolejne miejsca w plecaku, także sprzedajemy to w cholerę. Takie jedno jabłko to za 60 monet. Co on tak kręci tym łbem? Kupmy sobie przy okazji może tak. I tak. Wody mamy dosyć sporo. Także tu możemy sobie jeszcze puścić to. I to. Checkout. Checkout. Dziękuję bardzo. Come again. Dziękuję bardzo. I możemy teraz iść już do Wise Old Forest. W sumie. Go to other area. Czekajcie. O, tak chyba będzie lepiej mikrofon mnie słychać. O, teraz powinno być lepiej, bo nie w tą stronę, co trzeba miałem, że tak powiem, mordę. A właściwie kierunek, w którym kierowałem swoje usta, nie był tym właściwym do końca. Coś tam zbierało, ale no, terytorium numer 15, także wow. Zaraz będzie koniec tutaj tego całego motaki. W sensie, będzie już zrobiony. Z czego się cieszę niezmiernie. Co za dziadostwo. To jest ten wiszący, tak? A zobaczmy, czy się go da tak zestrzelić. A chyba się da. A nie, nie da się. XD. Nice. Tu są jakieś pułapki na nas czekają. Dobrze, też trochę miejsca zrobiłem. Widzę, że kolejne graciki nam dochodzą. Thirsty Reach. No to tutaj sobie użyjemy już wody. Użyjemy tej zwykłej, regular. Wystarczy aż trzy kreski, to i tak jest sporo. Znaczy trzy kropki, nie kreski. Holy. Bomb nuts. Banding slingshot ABS is full. Ulepszmy zatem naszego slingshota. Mamy go ze oczywiście upgrade. Ataku 37. I teraz, żeby w ogóle zbudować coś, jeszcze zanim. Endurance i speed. Tu wszystko jest ok. Tu jeszcze nie jest ok, ale to jakby zrobimy w międzyczasie. Czyli endurance and speed. Mamy coś z endurance. Mamy szybkość. Magic nie mamy. Kotki na pewno. Beast. Tak, to na pewno będzie nam potrzebne. I sobie zreparujmy sobie go od razu. Będzie łatwiej.
I teraz tak. Otwórzmy sobie to. Weźmy sobie oczywiście Atlę naszą, pierwszą. Kurde, ile tu jest jeszcze gratów do zebrania? Torch. Ile tu jest kuźwa gratów? Widzicie, ile tam jest skrzynek do zebrania? Znaczy podejrzewam, że część z nich będzie coś będzie z bronią, coś będzie oczywiście pułapką, gdzie wyskoczy nam King Mimic. Ale to jest sporo sprzętu. A może nie? Może nie wyskoczy nam King Mimic? O Jezus, throwing cherry. Ja tego w ogóle nie używam. Totalnie, w ogóle nic. A mi tego dają tyle, że... wow. Wiedziałem. Ajajaj! Stand in. Szczęście mamy proszki, które umożliwiają nam zostanie. Escape powder jeszcze jeden. Cudownie. Mamy też proszki, które umożliwiają mi wskrzeszenie nam. Ta-dam! Korzystam z tego pierwszy raz oczywiście, ale spoko. Cyk, już mamy pełne zdrowie. Szybko żeśmy się wykurowali. Premium Water. A co daje Premium Water? Czy to jest po prostu większa flaszka na wodę? Stamina drink. Nie ma tu czegoś jak premium water. Nie ma tu czegoś. A jest, czekajcie, jest. Amazing water of fairy spring. Completely quenches thirst. Czyli nic więcej, dobra, spoko. Mapka. Oj. Ciężko ten trafić. Ale skubany. No, on w ogóle nie chce podejść. Ale to jest menda. Chciałem go tylko podskinować lekko, a tu... No. Shiny Stone. Już mam chyba pełen pakiet, żeby w ogóle wyjść stąd. Kicia. O, ona tu będzie grała pierwsze skrzypce, także... No. Halloween Lana lepiej... jednak Edwardem skarać, bo... bo ma więcej obrażeń. I mniej się tam, że tak powiem, niszczy to wszystko. Klau, znaczy kurde, Edward. Masterski.
Jak mam tą kurde kicie, jestem naprawdę zadowolony z jej obrażeń po prostu. Ją możemy całe gry przechodzić nawet i jest zarąbiście, nie? Ona jest na tyle OP. Stairway. Już prawie widzę, że zapchany cały plecak. No nie dziwię się w sumie tych gratów tutaj. Teraz było sporawo. Ulala. Ale ich teraz pokarałem. To już dwóch. No tu nie odpuszczamy po prostu żadnemu wrogowi teraz. Będzie najłatwiej. Chodź ty dziadu. Czy we mnie będziesz rzucał czymś? Nie odpuszczamy nikomu. Ta-dam. Leż. Nic jeszcze z ciebie nie wypadło, jeszcze mi życie zabrałeś. Ty skubańcu. Tak to my się nie bawimy. Sign. Pełno znaków mi wypada, jak zwykle zresztą. No i powiedz mi co tych... O, trafiłem za pierwszym razem teraz. No to nice. Oczywiście wychodzimy z piętra jak najszybciej, bo musimy zapisać grę, ale ruszymy dalej. Dobra, i teraz tak. Dalej ruszamy, nie będziemy się tam na razie roztkliwiać nad jakimś tam uzupełnianiem sprzętu. Dlatego staram się też, wiesz, cię wcześniej mieć trochę go więcej. Terytorium numer 16. Wow. Jeszcze fajnie będzie, jak zbuduję całą wioskę teraz do końca i będę miał sporo tych takich gratów znowu do zebrania. Już kilka zebrałem przed odcinkiem. Jak zaczynaliśmy budować teraz tą wioskę, że tak powiem. Cyk. O nie, nie, nie. Earth Digger to jest tutaj specjalistka. Od Earth Diggerów ewentualnie specjalista jest też. Jeden. Mimi. Od Halloweena jest specjalista tutaj. Trafił skubany. Pieniążki. Dolary. Watermill 2 acquired. No i spoko. Te elektrownie wiatrowe nam tutaj, znaczy wodne, przepraszam, widzę, dosyć fajnie wypadają. Kolejny sprzęcior. A weźmiemy sobie smallboxa. Atak plus 3, no zajebiście. Anti-curse amulet. Ja pierdziu. Nie wierzę.
Nie zbiorę teraz wszystkich przez to. A czekaj się, nie zbiorę w sumie, tylko że muszę... Tak muszę, no, tak brać na odległość. Skubana jest dosyć silna. Czy już nie mam... Nie, już nie mam chyba revival. No nie mam. To nie zadziała teraz. No szkoda. Dlatego... No, ja tak czasami ryzykuję za dużo. Ale na pewno to piętro sobie zrobimy. Zrabujemy. Zrabujemy sobie na pewno to piętro. A poczekajcie, w sumie przecież mam taką możliwość jak... Escape. O, właśnie. Leave Dungeon. Załączymy sobie sprzęcior. I wracamy. No, że nie będziemy biegać trzy razy z tą samą rzeczą. Skoro mamy tyle tych escape powderów, no to trzeba korzystać ze sprzętu, który gdzieś tam sobie używamy, nie? Chyba, że ten escape powder powoduje to, że i tak musimy piętro od początku robić. Będzie szyps? No ale dobra, walić. Czyli jakieś tam jednego, dwa revivale przydałoby się ze sobą gdzieś tam nosić, w razie czego tam jakbyśmy coś się podłożyli. Znaczy też zacząć myśleć nad podchodzeniem do wrogów. Jest revival, no to co jest, kurde? Kupię jeszcze jeden, w razie czego. Wyrzucamy od razu niepotrzebne śmieci dla mnie. Nie, tego w sumie nie musimy. Check out. To też weźmy sobie. Thank you, bro. Come on again. I teraz możemy wrócić do... Go to the other area. Walzel Forest. Aha, czyli no rzeczywiście wydaje mi się, że to sprawia, że uciekamy centralnie z całości. Myślałem, że to jest jakiś, wiecie, powrót do rzeczywistości w tym miejscu, w którym od którego uciekliśmy, nie? Ale widzę, że nie. Ale mamy 2 na 7, także spoko jest. Trochę podekspijmy przy okazji. Dwóch jegomości. Minion. Do obsługi dwóch. Ulala, sianko wyleciało. Coś jeszcze do boju? Ze mną? Watch i... Liza. Extreme damage. Weapon. Naprawmy go oczywiście, bo... Kurde, jest dobry. Powiem wam, że jest dobry ten slingshot. Mimo wszystko...
że tych jakoś tak jakby nie używałem, ale jest dobry. Dosyć szybko go wydropiłem, także go ekspię po prostu i tyle. Tu jest wyjście. Którego jeszcze... No, nie mogę na razie odkryć. No, come on. Mydło. Cudownie. Cudownie. Jakieś mydło. Nie myłeś się, to się... Weź mydło. No, ale traf. To tam jest. Co tam jest? Tylko to? Łe! A nie, no są wrogowie. Zacznijmy od nich. Same najgorsze typy, nie? Wszyscy stakowały w jednym miejscu i heja. Minion. Teraz już możemy podejść tym. No ucieka, skubany. Sianeczko. No. Dobra. Załatwiliśmy już trochę wrogów. Pokaźną ilość, jak zwykle zresztą. Kuskus. To chyba jakiś jegomość. Którego będziemy musieli wrzucić do budynku któregoś. Watermill. Magician Crystal. Okej, okay, czyli ogólnie tam na dole wszystko, co jest, to jest. Ale ja nie oszczędzam żadnego wroga tutaj, także jedziemy z tematem. Nie oszczędzam, bo expić trzeba te bronie gdzieś tam, nawet w odcinkach, lekko. Grindować nawet, nie tyle expić, grindować. Wygrinduję tego chopera tak, że będzie laleczka. Wow. Skubany. Uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Chłopie, ty żeś tutaj się starł. Dosłownie ze ścianą. Czy ogólnie idziemy się podleczyć? Dobra, w sumie możemy użyć rzeczy, których używamy cały czas. Chłopie, ty się tutaj ze ścianą zmieniłeś, więc... Jeszcze trzech... Przed nami. Bohaterów. Trzy wioski w takim razie jeszcze. Do wyswobodzenia będą. No. No. Czekaj w tą stronę teraz. A to jest chore, bo... On już powinien zdechnąć. Leży. A mimo wszystko stoi jakby, wiecie, jakby jeszcze walczył. Jeszcze chciał walczyć. Chodź tu. No. No to drzwi będę miał chyba już otwarte, coś mi się wydaje. Ale jeszcze trochę tutaj gratów zostało. Werewolf. Elegancko. Werewolf został właśnie... 20. Nice. To idealnie będzie na naprawę broni. Ewentualną.
czy nawet nie ewentualną, no pewną torch. No, otwórz mi jeszcze tu. Momo. Kolejny z jakichś tam bohaterów wioski. Otwórz mi to. Elegancko. Watermill kolejny. Eliza. Się chyba tak czyta dokładnie. Leży. Leży. A kurde, ten slingshot widzę. No. Tak się fajnie ekspi nawet. Zobaczymy, co będzie dalej. Może jeszcze jakiś lepszy mi wypadnie. Ale tego bym chciał właśnie najpierw wygrindować sobie. Zobaczyć, co on nam takiego fajnego dał w skillach pasywnych czy ofensywnych. Nie, bo nie wiem, co to są za skille dokładnie, ale... Chciałbym się dowiedzieć, co one nam jakby umożliwiają dodatkowo. A nie, że biegam sobie tylko z jednym tym uwienkiem. Dwa Halloweeny. Okej. Okay. Dwa Halloweeny to jest tak elegancko. W sensie... Okej, okay. Auto naprawa była na szczęście, bo mu kurde zwarzywił. To tak totalnie. Jakiś amulet, kolejny. Jeszcze jedna, cyk. W sumie tych dwóch chyba możemy sobie odpuścić. Tam i tak nic ciekawego nie ma. Ale dużo teraz strasznie tych jest rzeczek, które umożliwiają nam jakby leczenie. A mi się podoba też. Jeszcze jeden Halloween, okej. Okay. Bomb nuts. I zaciukany. Z zimną krwią oczywiście. Teraz by trzeba było jeszcze właśnie postawić kilka rzeczy w mieście. Bo potem zdaje się, że terytorium 17 podchodzi już pod bossa. Także fajnie by było to jednak gdzieś tam sobie już ogarnąć. Żeby ewentualne jakieś tam jeszcze profity dodatkowe zgarnąć w postaci, nie wiem, jakichś złotych jabłek, tych kocich przysmaczków. Wtedy na pewno będzie nam się łatwiej wszystko wiodło. Znowu orzeszka. Bo Shiny Stone'a chyba nawet nie zebrałem, jak mi się wydaje. Leave dungeon temporarily. I tak. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Config Assembly. Gob's House. Zobaczcie, ile mamy rzeczy. Musimy iść zapytać Goba. I wszystkich tutaj ewentualnie zebranych. I jak to się ma wszystko odbywać. Bo... No cóż, no chciałbym wiedzieć. To tak. Tu mamy wiadro.
Cyk. Watermill. Jeden kołowrót mam. Jeden. A potrzebuję dwóch. A nie, mam dwa. Dobra, no to robimy dwa od razu. Arrange. Tutaj. No to teraz tak. Watermilla. Dwa. Możemy sobie postawić w sumie. Nawet gdzieś tutaj. Chyba. Czekajcie, mogę tutaj? A, tutaj muszę bardziej bliżej tego postawić. O. Postawmy sobie go tutaj. Tego jednego mamy tu, także waterfall. Tego jednego mamy tutaj, tutaj. Możemy sobie, podejrzewam, że gdzieś tutaj nawet postawić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kiu. Kie. Momo's House. A Momo chyba mi też wypadła. Kuskus. Momo jest. Jest oczywiście tutaj. Postawmy sobie, jeżeli jest taka możliwość, o właśnie, tutaj gdzieś, żeby ten budynek stał. No wiem, jeżeli jest taka możliwość, oczywiście. Jeżeli by nie było, to byłoby źle. Unbuku's House. Unbuku już mamy postawione. To jest chyba Unbuku. Nie, to jest dom kakao. To jest Bumbuku. Pao. Zobaczmy, czy to przyniesie jakby analysis. 30% requests. 30% próśb. Tu mamy Kie, tak? Czy Momo? Czy Momo? First time I've seen you. Where do you come from? From Norun Village. Oh, sorry, never heard of it. Dzięki, też miło cię poznać, ale jakby... Master Store, no to... zarąbiście. Nameplate. Ki and Momo. Jeszcze muszę Kie zapytać, co on chce. Jest Kie i je. Pilnujesz rzeczy, którą chcę zabrać. O, ice. Lód. Cudownie. Powiedz mi jeszcze... So, how is your wife lately? Is she doing alright? Oh, you are not married? Okay, I got you. Czemu on od razu o żonie pyta? Co to w ogóle jest? A torch. Oczywiście już daję. Cyk. Event.
Grama Analysis. 75% komplet requestów 30. Raptem 30. A ten co? Albo co, oni we dwójkę? Dziadku, co ty tu robisz? Zejdź na dół. Nie, nie zejdę. Czemu? Nie widzisz? Chmura złości spowiła świat. Przestań gadać te brednie i zejdź tu. Pomódź się ze mną. Jesteś durniem? Znaczy zdurniałeś? Can it be that you, Momo, that your brain is already infected by evil? Oh, Jesus. Oh, boy. Postradał zmysły. Czyli ty jesteś tym, który odbudował nasz dom? Dzięki. Co tam ciekawego dasz? Here's something for ya. Wow, Plant Buster. Cudownie. I serve you on your journey. Haha. Co on chce zrobić? Co on kuźwa robi? Nawet czym on kurde się lewituje. On lewituje czy stoi na czymś, bo już nie kumam. Dobra, no to mamy jakby zrobiony ten budynek. Mam nadzieję, że dobrze go postawiłem w ogóle. Teraz by trzeba było barona dom wbudować, znaczy odbudować, no może ten Mushroom House. Match Slayer. Annie? What do you need for your house? Second floor. Pewnie, no wiadomo, że second floor. Tam zbuduję. Couscous House. Wszystko po kolei. Najpierw Mushroom House. Cyk. Jeszcze teraz drugą musimy zahaczyć. Przy drugiego. Ro. No nie jestem stąd. Oczywiście, że mogę zrobić Mimic Breaker. Stone... coś tam. Fajnie, że dostajemy jeszcze dodatkowo graty za odbudowę. Rama Parts. Mamy balkon? Jest balkon. Jest i balkon. Siemka. No, wchodzę już. Dawaj, wbijaj na górę. Zobaczymy, co on... takiego oni wymyślili. To babcia jakaś jest. No, jest piękny. Na swój sposób. Może nie, tylko na swój sposób. Nie no, ładnie to wygląda. Mega. Po prostu babuszki mega. Co tam mi ciekawego dacie? Czy jesteście tylko wdzięczni mi... Dziadziusie. Let's see.
Right, that's it. I have just the thing. Czyli ma coś dla mnie mimo wszystko. Honey, what keeping on you? Co tak cię tam zatrzymuje? Coś tam ma w tej swojej graciarni. Where did I put it? O, tam coś jest na górze. Jeszcze. Oh. Oh. I found it. Oh. Aż zleciał. Ouch. Oj, dziadziuś. Here it is. Co to? Moongrass seed. Ooh. I found it walking in the woods looking for giant mushrooms. It never grows wherever I plant it. Trent said it will be something very good someday, but it only grows in a special place in the woods. Since you seem to go into the woods a lot, you might be able to find that special place. Aha. Good luck to you, bye. Czyli coś tam jeszcze, coś tu jeszcze mamy w środku ogólnie. Wejdziemy sobie jeszcze tylko po to. I tu sobie pożegnam się z wami. Oczywiście w kolejnym odcinku będziemy się zajmować już dalszą częścią odbudowy. No. Jakby zostało nam jeszcze troszkę, więc wiecie. Metal Breaker. Sundew. No właśnie, Sundew to jest do możliwości zwiększania szybkości Fruit of Eden. No i zarąbiliście. Irem. Dobra, tu się z wami żegnam. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku z serii Dark Clouda, gdzie będziemy no dalej po prostu poruszać się już do kolejnego miasta. Prawdopodobnie będziemy się udawać niedługo, bo mamy tutaj ogólnie, nie wiem jak wygląda teraz sprawa tego, no dobra, nieważne. W każdym razie żegnam się z wami, na razie.